Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Guma Play the Game. Jestem Guma. Laro, wszystko w porządku? Tak, jestem przy wejściu do starej kopalni miedzi. Zapraszam do oglądania. Zbliżam się do wejścia kopalni na górnym poziomie. Możemy tam się spotkać? Idę. Gry Rise of Tomb Raider, kolejny odcinek. Zachęcam do subskrypcji kanału, łapka w górę, wsparcia. O, mamy tutaj jakiś dokument. Towarzysze, w tym raporcie donosimy o wyjątkowym odkryciu, jakiego dokonaliśmy w górach w bazie Wolność. Robotnicy pracujący przy wydobyciu odkryli wielką jaskinię, a w niej niesamowite ruiny i różne przedmioty, niepodobne do niczego, co widzieliśmy w naszej ojczyźnie. Po dokonaniu tego odkrycia u robotników zwerbowanych spośród ludności tubylczej zauważyliśmy wzburzenie. Najwyraźniej wiedzą coś o tych ruinach. Od teraz robotnicy będą pracować przez całą dobę, ponieważ jesteśmy przekonani, że możemy odkryć coś jeszcze bardziej niezwykłego. Dobra. Dobra, tu mamy artefakt. On gdzieś tam jest, tak? A. O, surowce. Dobra, tam do góry nie wejdę. No i tu mamy gdzieś artefakt. Jest. Kolejna rzeźba. Ale ta wygląda na grę. Te elementy wyglądają znajomo. Wiem, że gdzieś widziałam już coś takiego. Tetris, nie? Z Tetrisa, kurwa, te... klocki. Dobra. Okej, to więc co? No to idziemy chyba... aha, tutaj mogę... Fucie miedzi mam, dobra, bieżący cel, ale dobra, 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 to też wszystko pomału ogarniemy. Tylko ja chciałem najpierw może tam popatrzeć sobie, czy tutaj coś mamy. Coś tu jest. No. Wyjdziemy na ten wagon. Dobra. Ale znowu tu mi się świeci na żółto. Nie wiem, co to będzie. A spadłem, ale to czekaj. Tu nic nie zrobię? O co chodzi znowu z tym? A, to nic nie... Dobra, nie wiem, na razie to...
A kurde. Dobra. Ale tu mogę pójść. Ale tu nic nie ma. A jest jakaś szafka, ale... A, grobowiec gdzieś tu jest. Dobra. Ale na razie do grobowca nie będę szedł chyba. Dobra, ale na... tam mnie kieruje, ale tu tak... Nadia mówiła, że związek znajduje się na niższych poziomach. Musiałem go mieć. Dobra. Ale albo tu się tworzenia zbierz się... Dobra. Albo pójdziemy tam, na razie może, na dół. A tu mam pełnym, ale tu mam jeszcze, dobra. Szafę! Coś tu w szafce jest? Coś jakieś były surowce? Znalazłam. No. Mieszam składniki. Jakieś nowiny na temat patrolu? Przechwyciłam kolejną transmisję. Przemieszczają się. Gdzie są w tej chwili? Są... O nie! No i wykonano. Są proste na ciebie. Może udać się przekraść obok nich, ale pewnie jest już za późno. Przykro mi, Laro. O, są! Który chce strasznie... Głowę! Dobra, zabity. I co, mam się wrócić stąd? Tu wszystko wy... Ale czekaj, tu... A o co tu chodzi? To mi podświetla. Co ja z tym mam zrobić? Dlaczego mi to podświetla? Nie, coś tu trzeba zrobić z tym plakatem, ale nie wiem co, dobra. Idziemy tu chyba do góry. Gdzie oni są? Nie widzę ich. Na dole? A tam. O kurde. A, załatwiony. Ah,
Dobra, załatwione. A, i muszę wrócić do złowrogiej doliny. Szczerze mówiąc, jakoś się do tego nie palę. Jeśli zadziała, sama jej sobie przyrządzę i dołączę do ciebie w dolinie. Dam ci znać, gdy dotrę na miejsce. Ale chwila, bo idziemy. O, mam ten dokument. Moim zdaniem Anna nie podziela naszej wiary lub kierują nią inne pobudki. Przeżywa wewnętrzny konflikt, rozumiem to. Jednak wszyscy mamy do odegrania swoje role. Zgłosiłem się do kolejnego patrolu, by znowu zobaczyć śmierć. Udało mi się schwytać tubylca. Nie śpieszyłem się. Zabiłem go gołymi rękami. Patrzyłem, jak gaśnie światło w jego oczach. Zostałem przy nim, aż ostygł. To magia. Konstantin mówi, że źródło zapewni nam życie wieczne, że będziemy mogli ujrzeć twarz Boga. Ale ja już ją widziałem. Jestem we właściwym miejscu. Zajęło mi to sporo czasu, ale udało się. Jestem w domu. O, Mołotow. Dobra, mamy koktajl Mołotowa. No wyłaź stamtąd. Dobra. Dobra, załatwieni. O, tam mogę jakoś wejść. Ale tędy nie. Tu jest jakaś skrzynia? Szafa? Musi się tu dać jakoś wejść. Czekaj. A tutaj, a to chyba mam spalić. No, a dobra. O, kolejny mam artefakt i tutaj plakat. Te plakaty sowiecki to... identyfikator wojskowy
przydziałowy. Nazwisko Yuri Ravdonikis. Na odwrocie identyfikatora wytłoczony jest napis skazany. Surowce. I tutaj mam jeszcze to. Co z tym? Co, to chyba... Zaraz, moment. Muszę jakoś przejść. Może uda mi się ją spalić. Dobra, a to... Czekaj, ja muszę coś spróbować. Tego nie mam czasem spalić? A właśnie, spal wszystkie plakaty z propagandą o kosmonautach. Tak mi się wydawało, że to właśnie, że to trzeba spalić, tylko teraz. Ale tu mam, dobra, weźmy. Dobra. Tam byłem, ale czekaj, tam nie byłem. Tutaj byłem, dobra, to wziąłem ten artefakt i... I ten plakat spaliłem, ale tu nie byłem. Jest tu coś? O, mamy drewno i mogę tu zejść na dół. I elegancko, dobra. Mamy tą skrzynię. Mamy element pistoletu maszynowego, 1 z 4. A tu mamy wytrych. Zobaczymy, otworzymy coś. Może coś tu będzie. Coś było, jakieś ten trujące te. Tu mam jeszcze szafę jakoś. I tu mam jakiś guzik. A, otworzyło się. Idziemy, to kieruje do grobowca. Oświetlenie nadal działa. Wygląda jak blenda uranowa. To musiała być kopalnia uranu. Nieznany obszar. No Boże, to starożytne artefakty. Na co oni tutaj trafili? A to mam pełny, dobra, to tutaj... A tu mogę... Tu mogę zejść. A mam pełny ten... Tu nie przejdę. A to muszę wejść z powrotem. I muszę skoczyć na to. Tutaj wskoczę? Nie, pewnie nie. Ale czy, dobra, najpierw pójdziemy tutaj.
Jakieś surowce są. To chyba zapalnie. Nie przejdę tędy. Nie mam czym tego podpalić. Chociaż czekaj, tu są butelki. Gdzieś tu wlazłem. Spadłem, zabiłem się. Ja pi... Nie złapię się? O! O kurde! Niezłe wejście. Kolejne artefakty. Musieli przebić się przez stary szyfr. O, tu mam to. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Skrytkę sobie wyrwalował. Tu gdzieś była. Dobra. O Jezu! No. O, artefakt. Kolejny. Manierka żołnierza Armii Czerwonej. Nie rozpoznaję tych oznaczeń. Gdzie te oznaczenia są? O, tu gdzieś. Coś w niej jeszcze zostało. Możliwe, że z niej skorzystam, zanim tutaj skończę. Surowce, dobra. Weźmiemy jedną butelkę, może nam się przyda. O, wiedziałem. A bo woda tu się leje i nie mam jak tego podpalić. Tę wodę mam zakręcić jakoś, czy co? Muszę to jakoś przerzucić przez wodę. A poczekaj, może górą? Jest. Oj, no. Tam musi być to, co znaleźli. Czerwona kopalnia. Znany grobowiec. Tutaj narzędzia górnicze. O, i dokument. Własnej roboty. Nie możemy już czekać, aż nasi bracia rozpoczną bunt poza kopalnią. Sowieci znaleźli coś ważniejszego niż toksyczne kopaliny. Znaleźli historię naszych przodków. Zbezcześcili ich grobowce. Ta niegodziwość przelała czarę. Z początku myśleliśmy, że starzy strażnicy ukarzą naszych prześladowców, ale teraz rozumiem, że to my musimy wymierzyć karę w imię Boże. Gromadzimy siły. W tajemnicy przygotowujemy kilofy i siekiery. Już niedługo ci z nas, którzy mają jeszcze dość sił, powstaną i pogrzebią tu naszych ciemiężców, zanim wraz z naszą teraźniejszością zniszczą naszą przeszłość. Dobra.
O, mam tutaj... widzę, mam... szyb wydobywczy, mam tutaj ten... obóz. Dobra, co to się odblokować? Awanturnik, może ławca, coś? Wydłużenie czasu precyzyjnego celowania z napiętego łuku, może to by się odblokował? Mam ekwipunek coś, wyposażenie, kolczan podróżny, duży futy kolczan, który umożliwia zbieranie największej ilości wszelkiego rodzaju strzał. A to? Duża ocieplona torba, która umożliwia zbieranie znacznie większej liczby przedmiotów. Może to by sobie dał, albo duży zasobnik na amunicję do pistoletu, może to by sobie dał, damy. Duży zasobnik do pistoletu. Dobra, tutaj tak, jeszcze jest broń, widzę. Pistolet, mogę któryś sobie wzmocnić. Hamulec wylotowy zrobiliśmy. Dobra. Na to wygląda, że tutaj... chyba tyle. Tu gdzieś jestem. Dobra, obóz. A tu... magnezyt. Okej. Na pewno tutaj. Ale tam... Tego wziąć nie mogę. Tu mam artefakt. Zapalnik do zdetonowania bomby. Dzieło tego samego więźnia. Zdaje się, że gromadził te elementy przez długi czas. Dobra. Wagoniki kopalniane. Może da się zatamować nimi przepływ wody. Ale pomału. Najpierw tutaj. Jest. Tak blisko. Muszę się tam dostać. I mamy tutaj ten... Gdy ruda uranu była już na wyczerpaniu, obawiałem się, że to już koniec naszej operacji. Jednak szczęśliwym zrządzeniem losu, kiedy zbliżyliśmy się do szybu, znaleźliśmy jakieś pomieszczenie. Było na wpół zniszczone zawałem, ale widać było, że jest dziełem ludzkich rąk.
Znaleźliśmy tam starożytne artefakty liczące sobie blisko 1000 lat. Nietknięte od chwili zamknięcia grobowca. Zdwoiliśmy wysiłki. Zamiast pracować przy wydobyciu, robotnicy szukają teraz artefaktów. Tubylcy z doliny, których opór już raz przełamaliśmy, wzdragają się przed podjęciem tego nowego zadania, jakby nie chcieliby artefakty ujrzały światło dzienne. Musimy przykładnie ukarać paru młodych mężczyzn, zanim te ponure spojrzenia zamienią się w coś poważniejszego. Dobra. Musi być sposób na odblokowanie kolejnego wagonika. Musi być sposób na odblokowanie kolejnego wagonika. Jakiś sposób jest. Musi być sposób na odblokowanie kolejnego wagonika. Musi być sposób na odblokowanie kolejnego wagonika. Tu nie przejdę. Musi być sposób na odblokowanie kolejnego wagonika. Musi być sposób na odblokowanie kolejnego wagonika. Aha, jeszcze raz muszę... Co, jeszcze raz muszę tam... Co jeszcze raz tu? Tak się tak na to aku. No. No to wygląda, że tu wiesz, jeszcze raz. I co? Nic to nie dało. No, a... O, mam tą nawet. Kolejny fresk. Fresk.
No, wyłaź stąd. Kurde, ciemno tu. Kurde, nie w tą stronę? Ja tu coś źle zrobiłem. Tak. Aha, nie schodzę tu na dół, tylko skaczę tam. Dobra. Teraz, aha, to tu. Teraz. Tak. Udało się. A teraz mamy ognisko. Aha. No i co, przeskoczyć tam chyba, nie? A, jest. Dobra. I grobowiec zaliczony. Mamy umiejętność. To stara księga. Filozoficzne rozważania na temat cnoty świadomości? Sokoli wzrok. Dzięki dobie przetrwania znajdujące się w pobliżu pułapki są automatycznie podświetlane. Aha. No i dobra. Grobowiec wykluczony, czerwona kopalnia. Zdaje się, że wyciągnęli to stąd. No co, mam tu artefakt? A nie, surowce. Tyle zniszczeń. Przy okazji nie wpadłem. Ale mam tutaj. To musi mieć związek z prorokiem. Krytkę survivalową. Wszystko wskazuje na to, że przedostali się tutaj tym szybem. Powinien prowadzić również na zewnątrz. Chyba
tutaj wszystko. W tym grobowcu, nie? Ale już mam... Grobowce mam ukończone, 3 na 3. Otworzymy sobie przejście, zrobimy sobie przejście i wychodzimy z tego. Grobowca. Ale tu gdzieś było jeszcze... O, tu można było popłynąć. Aha, jest ta. Tylko survivalowa tutaj. Haha. Kolejna, dobra. Dobra, i ten tyk, nie? Dobra. Skakuj na tę drabinę. A tu mam coś jeszcze. Mapa! Patrzcie się, bym zostawił. To ktoś zwał na mapę. No dobra. Ale tu coś mam. Aha. Powrót do złowrogiej doliny. A to dobra, to tu jest ten. Obóz złowroga dolina, ale to dobra. Zaraz. No i jesteśmy z powrotem w tym kompleks radziecki. Tylko teraz tędy nie wyjdę. Jak ja mam stąd wyjść? Tędy? Tędyk. No dobra. Dobra. A tu jeszcze mogę... Czego to mi się to mogę rozwalić? Gdzieś tu jest... A na dole... Ale... Gdzie na dole?
O, artefakt. Order bohatera Związku Radzieckiego. To najwyższe odznaczenie przyznawane za bohaterskie czyny. Być może należało do jednego z oficerów Gułagu. Dobra. O, i tu mam fresk. Szafa. Otworzymy. Coś tutaj, ale pełny fresk, dobra. Kolejny sowiecki plakat. O, elokwencja, zdobyty trofeum. Dobra, i tu mam jakieś przejście. A, na dół. Dobra, i tu mam gdzieś... O, skrzynia. Właź, do góry. Tu mam szafę. Dobra, a tu mam plakat do spalenia. Zaraz go spalimy. Dobra, drugi. Jest element łuku bloczkowego 3x4. I tu gdzieś był. Ale teraz mi pokażę, że tam gdzieś do góry jest ten artefakt. A ja tu gdzieś wyszedłem. Ja się całkiem wróciłem. Dobra. Czy chwila, bo... Gdzieś był tutaj ten plakat jeszcze, co do spalenia miałem, ale go nie spaliłem, nie? Tam gdzieś do góry. Aha. Ja teraz tam nie wejdę. Tędyk. Tutaj, tu. I czekaj, gdzie ten plakat gdzieś był tutaj? A, tu, no. Ale muszę znaleźć ten. Jakoś tą. Butelkę, żeby to wysadzić, żeby to podpalić. Tutaj coś jest, jakiś... O! Czekaj, bo tutaj... Ale tam się nie złapę. A.
Ale chwila. A mam tam, żeby się złapać. Ale nie mam do czego to się przyczepić. A tam jest ten. Artefakt. Kurde, no. O, tu jeszcze szafa. Tu mam butelkę, tu bym wziął tę butelkę, dobra. Mogę to zejść? Dobra. Jest tu kwasienie, dobra, wezmę ją. Wezmę ją i pójdę tu. Nie, weź. Dobra, nie stukła się. I tu spalę tego, ten. Dobra, i mam 3 z 7. Teraz muszę rozkminić. Tędy nie wejdę tam. Nie, tam raczej nie wejdę. Kurde. Ajajajajajajaj. Tu gdzieś jest, tylko tam gdzieś do góry. A jakbym... Ale ja mogę wyżej wejść? Tam się jakoś da wejść. Ale jak? O. Albo tam się dostać. Dobra, nie będę przedłużał. Dobra, tyle na dzisiaj. Zakończymy tutaj odcinek z gry Rise of Tomb Raider na kanale Guma Play The Game. Zachęcam do oglądania, łapki w górę oraz wsparcia. Także siema i na razie.